Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Dachowski, fizjoterapeuta, właściciel fizjo for life e, kliniki, która zajmuje się głównie fizjoterapią i, tak i prowadzi też szkolenia. Witam Was serdecznie. Tak, e, wszystko co mówisz jest zgodne z prawdą. Tak. E, dzisiaj tematem jest, myślę, że sporo osób może zainteresować, temat czy operować, czy nie operować. Oczywiście. My sobie podyskutujemy na ten temat, no tak bo jest. nie my decydujemy tak naprawdę. A zresztą porozmawiamy też o tym, kto powinien decydować. Eee, to jak to jest z, z tą operacją? Kiedy tak naprawdę? Co powinniśmy zrobić? Mhm. I przykładowo, jestem pacjentem. Jestem pacjentem. Eee, nie wiem, byłem na nartach. Uszkodziłem sobie typowo więzadło. Wiązadło, krzyżowe więzadło krzyżowe przednie. Więzadło krzyżowe przednie, tak. No i Wiesz, jest zerwane więzadło, to co fizjoterapeuta, nie, nie, nie fizjoterapeuta, lekarz, fizjoterapeuta, zespół też ludzi zespół tak ludzi nie? tak naprawdę i ja sam, co ja powinienem w, w tym przypadku zrobić, tak? I jest zerwane. Chyba najfajniej jest zebrać kilka opinii po pierwsze, nie? Czyli nie iść tylko do jednej osoby, jednej, jednego lekarza, jednego fizjoterapeuty, to jest nieważne, kto to jest. Od razu jemu ufać, tak, stuprocentowo. A co powinien zrobić, to zależy, co chcesz zrobić później. Mm -hmm. Bo jak masz, nie wiem, załóżmy, 60 lat i zerwałeś tego ciała na nartach, no to ta operacja, czy ona będzie potrzebna, czy nie będzie potrzebna? Moim zdaniem częściej nie będzie potrzebna, załóżmy, mm -hmm. nie? Ale jeżeli masz już takiego 20-latka, który chce być aktywny fizycznie, robi sporty typu koszykówka, siatkówka i ogólnie jest aktywny fizycznie, to operacja nie jest, no musi być. No ja mam 40, 40 lat, tak? To I... zależy, co chcesz robić teraz, nie? Masz 40 lat, to No chcę dalej to... jeździć na nartach. Coś jeszcze? No, wiesz, windsurfing... Yy... Yy, siłownia, okay. pływanie, no, wszystko. I to wszystko robiłeś przed, jesteś, jesteś tak. aktywistyczny. No to raczej tak, nie? Mm -hmm. Raczej tak, chyba że no... Dzisiaj mówimy o tym, jakby najnowsze doniesienia naukowe mówią o tym, że e, powinieneś wykonać rehabilitację, tą sześciomiesięczną, przygotować mm -hmm. się do operacji. Jeżeli w tym czasie ci nie ucieka i wszystkie testy jakby wydolności, e, skoki, e, potrójne skoki, mm -hmm. siła mięśniowa, wszystko wróciło i ci nie ucieka, to wcale nie musisz się operować. To nie jest, nie jest tak jak trochę kiedyś zero-jedynkowe. Mhm. Musimy trochę zobaczyć pacjenta i zobaczyć, jak on się będzie zachowywał bez tego wieziadła, bo jest naprawdę mnóstwo przypadków, że oni funkcjonują i o tym nie wiedzą nawet, że zerwali mhm. i wszystko jest ok. I to samo mamy i takich pacjentów, i mamy i takich pacjentów, nie? Więc jakby mhm. mocno indywidualnie i decyzja nie jest na jutro, uważam, nie? do wysokiej klasy. Jak grasz na poziomie nawet pierwszej, drugiej ligi piłki nożnej, ekstraklasy koszulki, okej, okay, decyzja jest jutro. Operujesz mhm. się mhm. tak żyjesz. Cała reszta uważam, że powinna przejść proces rehabilitacji, tej sześciomiesięcznej, i zobaczyć, co się wydarzy. Mhm. No tak, tutaj jeszcze samo podejście do, tak jak powiedziałeś, podejście do operacji, nieważne, czy to będzie ACL, czy jakaś inna operacja, mhm. no to. Coraz częściej się mówi o tym, że mamy tak zwaną prehabilitację, tak? Tak, czyli, tak, tak. czyli zawsze powinno się zadbać właśnie o co powinniśmy zadbać, myśląc już o operacji. I tutaj jest bardzo ważne, dobrze do, do, tego, do tego dążymy, no bo tu nie chodzi o to, żeby rehabilitacja polegała na laserach, prądach. One są fajne, na początku bólowo, masz duży ból, można tym zadziałać i jest to jakiś dodatek do tematu, ale my musimy, jako fizjoterapeuci, naszym zadaniem jest przywracać funkcję. Czyli my musimy tego człowieka nauczyć. Nie wiem, może na nowo chodzić, może na nowo biegać, żeby ten człowiek zaufał, że jego ciało jest, jego ciało jest sprawne, jego ciało ma możliwości robienia wszystkiego, na co on ma ochotę. Więc tutaj, okej, okay, terapia manualna również na początku, no a później ta rehabilitacja w większości wypadków mało przypomina rehabilitację, którą mają ludzie w głowie, mhm. tylko bardziej przypomina uprawienie... Dyscypliny typu siłownia i sporty, nazwijmy to gdzie są zmiany kierunku, więc bardziej przypomina to jakikolwiek trening niż jakikolwiek rehabilitację w umysłach ludzi niezwiązanych z branżą na to. Okej, dobrze. Powiedziałeś o ACL-u, tak? Tutaj wszystko zależy od wielu czynników, od wieku, stanu wytrenowania, tego, co będę chciał robić później. Co robiłeś przed Tak, jak się zachowuje funkcjonalnie ten staw po tej zachowawczej. E, początkowo rehabilitacji. Tak. E, jakie są inne? Czy są jakieś na przykład sytuacje, w których na pewno się trzeba operować? Czyli U, o, jak, jakiś, <laughs> nie. Jakiś, nie. jakiś uraz? No. E, uraz, no, no to wiesz, no, no, jak, no, jak coś no, trzeba no, zespolić... No, no jak tak, zespolić, to zespolić, tak umyślałem. dobra, to teraz no... Ale mówię, złamanie, o takich, mówię o tych, 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 nie wiem, czy na przykład e, od tkankach miękkich, nie wiem, zwichnięcie z stawu, zerwany achilles, Ehm, Dyskopacja. Zerwany Jak... Achilles nie, no bo są teraz nawet ne, wczoraj, było też przygotowałem się do tego, żeby nie się niczego głupiego. No to mnóstwo badań teraz mówi, że okej, okay, tylko sportowcy Achilles, cała reszta zachowawczo, okej, okay, boot, walker mhm. e, i wychodzą bardzo dobre wyniki, e, jakby rehabilitacja Nawet e, w tym follow-upie, czy takim patrzeniu na tą kontuzję w długim okresie czasu, rok, dwa, trzy. Mhm bo po potem lecimy zachowawczy, naprawdę bardzo fajne wyniki dla ludzi, którzy nie uprawiają nałogowo mhm. sportu, bo to trzeba bardzo rozgraniczyć. To się zrasta i wszystko jest ok. Tu się jeszcze o dyskopatii. Ja uważam, że to jest najczęściej niepotrzebna wykonania operacja, mhm. może na świecie, a nawet może tylko w Polsce. Nie? Tak Z tego, co oczywiście tylko i wyłącznie słyszę, no bo jakieś pewnie liczby za chwilę coś powie, że nie. Ja myślę, że tych operacji powinno być jak najmniej. I one są wykonane wszystkie troszkę za wcześnie. Nie czekamy na to, co może... Ciało samo ze sobą zrobić, a co na pewno? Zwichnięcie, jeżeli bez uszkodzenia tkanki kostnej albo tkanki chrzęstnej, no wtedy czasami już też trzeba to zoperować i też uważam, że to wtedy potrzeba, to chyba nie ma. Jeżeli mhm. uszkodzamy tylko może tkanki miękkie, więc zadła, mięśnie, ścięgna, to, to chyba nie potrzeba. Od razu pakowała się w operację. No pewnie też to tak samo jak z tym acelem, że znowu trzeba przeanalizować czyjąś czyjś tak. styl życia, historię i, i dopiero wtedy podjąć jakąś decyzję. Bo ja na przykład miałem e, z jed, jeden, jeden staw barkowy Aha. zwichnięty, drugi po kilka, kilka razy, tak? No. Zdarzyło się i, i gdzieś tam na nartach. Nie. <śmiech> <Cię> <śmiech> nie, da się, no. nie, nie zoperowałem. To było kilka lat temu ładnych, mhm. tak, że miałem taką serię. W, w przeciągu kilku lat i, i prawy, i lewy mhm. zwichnięty. Także sobie sam, okazuje się, że miałem te luźne, dosyć luźne te stawy, więc sobie sam to nastawiałem. Oczywiście później czy, czy długi okres rehabilitacji, więc musiałem się wziąć za siebie. I to jest ważne, chyba tutaj ludzie mają takie coś, że trochę im się nie chce i chyba uważają, ja tak często to słyszę od pacjentów, że będę miał operację i wszystko już będzie dobrze, tak jakby z dnia na dzień po operacji, nie? Mhm. E, I to jest takie jakby chyba kluczowe do wytłumaczenia pacjentom, że operacja to jest początek procesu. To jest coś, co wydarzyło, żebyś Ty był funkcjonalnie sprawny, mógł robić to, co chcesz, załóżmy, nie wiem, nawet chodzić na piesze wycieczki w górach, czy pojechać, nie wiem, gdzieś na narty, to potem i tak jest proces rehabilitacji. I tak to musisz wyrehabilitować, mhm. bo będziesz no, niesprawny po prostu. No tak, nie jesteśmy samochodami, że no nie, wy, wymieniasz części i od razu zaczyna działać nie. tak, jak trzeba. nie, nie. Tylko, Może e, dobrze. E, e, to, to Czy leczenie zachowawcze, czy leczenie operacyjne będzie wymagało i tak włożenia wysiłku od nas? Jak Także... naszej rehabilitacji, naszej pomocy? Mhm. Ja zawsze mówię, no bo ty, mi, no tak, pacjenci do mnie, bo ty odwa, jakby nie chcesz operacji, bo wtedy wychodzi rehabilitacja. No nie, no jakby. W słowie, terapeuta fizjoterapeuta zrobi i przed i po. Mhm. Tak naprawdę. Więc jakby to, to jest często ten argument mam pacjentów, że jakby nakłaniam, czy mówię o tych opcjach do nieoperowania, że zobacz jak będziesz wyglądał bez operacji, no bo to jest możliwe i ja i tu i tu Ci pomogę. Co Ty mhm. nie zrobisz, jaką decyzję nie podejmiesz, to fizjoterapeuta Ci pomoże przed po, przed operacją? I po operacji. Tak, no o tych decyzjach, no tak. bo tutaj te decyzje no, nie my podejmujemy. My możemy edukować pacjentów, tak. mówić o tych badaniach, które tak. czytaliśmy, wiemy najnowszą naszą wiedzę, tak. można by sprzedawać pacjentom i mówić, tak. jakie są różnego rodzaju opcje, no ale to nie my diagnozujemy, nie my podejmujemy tak naprawdę decyzje. To kto powinien podejmować decyzje, i właśnie tak jak powiedziałeś, udajemy się do, nie wiem, do trzech specjalistów, no i mamy trzy różne opinie. I co dalej? I to co powiedział tu doktor Zdanowicz pięknie w swoim TEDxie, czyli no jakby żaden lekarz, żaden terapeuta nie stali nikogo źle. To naprawdę tak i na różne rzeczy można mieć różne spojrzenia e, i ale jednak myślę, że powinniśmy gdzieś patrzeć na te badania, bo u mnie w gabinecie, czy u mnie na operacjach, że wychodzi, znaczy, że zawsze wychodzi, mhm. e, więc na pewno kilku specjalistów z różnych źródeł, niekoniecznie w jednej, w jednej placówce, tylko właśnie różne placówki, różne podejścia do danego mhm. tematu e, i zobaczyć, która mi najbardziej odpowiada. No bo pacjent będzie miał gigantyczny problem z weryfikacją naszych kompetencji, no bo nie jest w stanie zweryfikować, czy ten lekarz ma dobre kompetencje, czy nie. On się tylko może opierać na opiniach w internecie. Opinia w internecie często mogą być sfałszowane. Mogą być sfałszowane, to jest po pierwsze. A ja też nie widziałem, może, no, może bardzo rzadko widać, żeby nie wiem, lekarz czy terapeuta miał ocenę, nie wiem, 3-0 na 5. No mhm. wszyscy mamy te opinie. Dobre mamy opinia. dobre, 5,0, tak. 4 4,8. Wszyscy jesteśmy cudotwórcami, e, nagle tam niesamowite rzeczy płyną z tego. Więc pacjent ma bardzo ciężką sytuację, żeby zweryfikować naszą wiedzę, bo on się na tym nie zna. Zawsze mówię, jak, ty, jak ja jako terapeuta jadę do jakiegoś właśnie mechanika samochodowego i mówi mi, że zepsuło się BDDD. Mhm. No, bardzo myślne, tylko jak, nie, nie, nie jestem tego zweryfikować, nie? Jakby, czy to zaczęło się to, czy on tak sobie wymyślił, czy to jakoś zbadał, czy nie zbadał? No, nie mhm. mamy tego tych, tych narzędzi, jakby, nie jesteśmy specjalistami, no i to jest ciężkie. Chyba dla poziomu pacjenta to naprawdę musi być ciężkie. Tak, to ja sobie tak kojarzę, że wiesz, no, można pojechać do mechanika i powie wymienić silnik, tak a tak naprawdę tam tylko jedna część jest mała, do wymienienia. Tak. nie, <laughs> wymienić wszystko. Tak Także rzeczywiście trudno te decyzje, ale no ostatecznie pacjent musi sam zdecydować. Czy pacjent się... się podpisuje pod operacją. Oczywiście, Nie? tak, także pacjent oczywiście, jeśli jest dobrze kierowany, no to super, tak, i tak opiera jest. się na tej najnowszej wiedzy. Wspomniałeś ile operacji Twoim zdaniem jest wykonywanych niepotrzebnie, bo to, że dyskopatie, że właśnie operacje jakieś mhm. artroskopowe, różne barku czy, czy, czy inne, no często okazuje się, że są, są badania, które mówią, że mamy dużo niepotrzebnych operacji. To są koszty, to są no to jest dużo, dużo różnych później takich komplikacji z tym związanych. Nie mam takich statystyk w głowie, nie widziałem takich badań, żeby to objąć tak, wszystkie. Co, tak, wiesz, tak, tak. No na tam, wyczucie. Tak, wiesz, no nie tak. Mieję tak potem, nasza... potem kontrolują, patrzą, co dobrze hmm. powiedział. Eee, ja myślę, że ponad połowa operacji jest takim minimum, które jest wykonane niepotrzebnie. Mhm. Nawet Ci powiem taki przykład, znowu teraz z tego tygodnia ode mnie z gabinetu. Eee, pacjent, który jest w naszym wieku, e, pacjent, który zerwał sobie jedną z głów bicepsa, dość częsty uraz, jakby przy nagłych podniesieniach. Czegoś ciężkiego. No i e, lekarz wcześniej, nie pytając się, jakie ma potrzeby, e, jak żyje, jaką ma sytuację w domu, a sytuacja jest dość ciężka, ponieważ ma nieporozumione dziecko i musi go dźwigać. Operacja. Mhm. No i teraz taka sytuacja dla mnie trochę niezarydynkowa, no bo on musi dźwigać, i nawet teraz po operacji on pół roku będzie, to nie będzie mógł tego dzieciaka dźwigać. Jak oni mają sobie poradzić, a wiemy o tym, że ten ubytek siły mięśniowej bez jednej głowy, mhm. dwugłowego, tego bicepsa, e, nie jest aż tak straszny, żeby ludzie nie mogli sobie poradzić w życiu. Tak. No i teraz wyłączenie go na pół roku z opieki nad dzieckiem, stawianie tego wszystkiego na matce, mhm. dla mnie to jest kłopot, mhm. Jakby ja nie umiałbym tak zarodunkowo powiedzieć komuś, nie no musisz, nie, musisz się separować, Nie pytając się o to, jak się, co musisz robić mhm. w domu, co potrzebujesz robić jutro. To, to są te sytuacje, dlatego mówię, że ponad chyba połowa, moim zdaniem tak minimum, tak pójść łagodnie, to mhm. połowa operacji jest niepotrzebna. Mówimy oczywiście o operacjach związanych z narządem ruchu, tak, no tak, bo jest to, oczywiście w innych dziedzinach pewnie też takie są sytuacje. Tam no też czytałem, zna. czytałem tak artykuły na ten temat, że, że może nie do końca okay. jakby to się kalkuluje, tak, żeby taką czy inną operację... E, zrobić, ale e, no, też nie jakoś demonizujmy e, tych, e, tych operacji ja lekarze, każdy, le, ja każdy chce dobrze, na Każ, każdy każdy tak. chce dobrze, tak. tak. I ja też e, jakby po prostu moim zadaniem jest skierować pacjenta do e, najlepszego specjalisty, który mu podpowie, bo tym akurat się w, w specjalizuje nie wiem, właśnie w stawie kolanowym, tak biodrowym czy czymkolwiek innym, to ja odsyłam po prostu do osób zaufanych. I to uważam, że to, co, co naj, naj, najlepszego mogę zrobić, to po prostu czasami pokierować pacjenta w dobre miejsce. I tym się właśnie może zajmować różni specjalista, specjalista w danej dziedzinie, czyli on zajmuje się jakimś jednym kawałkiem naszego ciała, czyli będzie kolana, kostki i biodra. I specjalista zajmuje się jednym, jakby bardziej jednym stawem, a tym ma większą tematę tego wiedzę i jakby dzisiaj powstaje tyle badań, tyle doniesień naukowych na temat każdego stawu, łękotki, nie wiem, skawu biodrowego, kręgosłupa, że ciężko by było nam, specjalistom, być specjalistą we wszystkim naraz. Nie to jest nie to się nie da się, jakby tego jest za dużo, więc hmm. y, to co można potwierdzić, jeszcze raz, y, idziemy do osoby, która zajmuje się daną rzeczą y, i nie jest to jego jakby sytuacja taka hmm, jakaś niesamowita, nagle przechodzi pacjent, hmm. tylko robi tego naprawdę sporo i y, to też jest ważne, czyli trochę więcej tej medycznej, takiej nowoczesnej, y, plus doświadczenie i to dopiero buduje specjalistę uważam. Hmm. Okej, okay, ale no są sytuacje, że y, wiemy, że bez operacji się nie obędzie, tak? tak? Jest. Ale pacjent no, nie chce się operować. To teraz po powiedz, proszę, Dłucham. co może się stać, tak, jeśli pacjent twierdzi, że, no, 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 że nie podjął tej decyzji o operacji i przeciąga to, funkcjonuje e, z takim uszkodzeniem, po takim uszkodzeniu e, określonej Tutaj struktury. I co się, co się, co się może, może pójdźmy stać? Może pójść sobie w tą ortopedię teraz bardziej kręgosłupową, czyli pójść na mm -hmm. dyskopatię, no jeżeli ta rehabilitacja, ta prehabilitacja. Pre Mamy te 6 tygodni objawy się nie zmieniają. Nie wiem, załóżmy, masz gigantyczny ból, ma, nie wysypiasz się, e, masz drętwienia cały czas, e, masz e, jakąś taką objaw neurologiczny, opadającą stopę. To, to taka najczęstsza sytuacja, żeby każdy mógł sobie gdzie to odwzorować. No to im dłużej w tym trwasz, tym potem ubytek neurologiczny albo się może powiększać. A nawet jak zoperujesz się, to, to może w ogóle nie ma żadnego efektu. Okej, okay, ból Ci zniknie a ta sopa dalej będzie opadała albo nie wróci całe czucie, więc rzeczywiście też takie na siłę odkładanie tej operacji jest tutaj jakby bardzo, bardzo niedobre dla pacjenta, no bo on będzie się nie wysypiał, on to będzie wkurzony, nie będzie mógł pracować albo będzie krzywo chodził, jakby całe ciało będzie chodziło na jednej nodze albo się będzie często wywracał, tak, więc jakby tych komplikacji później też z braku operacji jest dużo i chyba takim drugim tematem, który ja często widzę przeciągniętym, to jest jeszcze staw biodrowy, jakby mhm. wymiana, no to że jest zwrodnienie, jakby ten staw się w cudzysłowie oczywiście jakkolwiek zużył, i to jest ten, ten czwarty stopień, rzeczywiście są objawy, które klasycznie mówią o zwrodnieniu. No i pacjent ma 80 lat. Mhm. No i już go ciężko zoperować, no bo ma inne choroby kardiologiczne, czy w ogóle inne choroby współistniejące, no i operacja jest niemożliwa, i nagle on nie z powodu tego, że Coś mu się wydarzyło i nie może chodzić, jakby nie jest w stanie wyjść z domu, tylko z tego błędnego biodra, które nie było zoperowane 15 lat temu czy 20 nie. lat temu, bo ktoś właśnie przeciągnął i dobra, da Pani radę, przecież Pani chodzi. No to są takie a to... decyzje, które trzeba gdzieś umieć też podjąć mhm. i wytłumaczyć, że to ok, dzisiaj jest w miarę, ale w sumie ten staw już tylko będzie gorszy, trochę przewidzie, co będzie się działo e, i powiedzieć, no dobra, Dzisiaj stan pana zdrowia, serducho, nie wiem, cholesterol, e, stan układu krwionośnego ogólnie można powiedzieć, jest w miane. Endoproteza na 20 lat, więc to panu wystarczy raczej radzić. 20-25 nawet lat. No, zależy od jak, jak, jakości tej e, jakości, więc spokojnie, jak mamy 60, 85, tak jak powiedziałeś, no to jest taka stan, że to wytrzyma. Aby trzymać dłużej, to naprawdę. Mm -hmm. Bo ten, to Zależy od tego, jak się jak, też funkcjonuje z tą endoprotezą. To endoprote a tak, tak, mniej są sportowcy, co? którzy no, już mają e endo tak. endoprotezy. Nie, nie tak. chyba dwie ma, przecież nie. Dwie czy jedno na pewno. Ma. No, rugbyści, no dużo różnych. Tak. W każdym sporcie można spotkać. Tak. I coraz młodsze osoby się nie? poddają, tak, Normali tym, tym operacjom, tak. One też trochę inaczej wyglądają niż, niż kiedyś. Jak e wszystko. tak. jest takie piękne zdanie to można też powiedzieć, że. Każdy medyk, który się nie rozwija, staje się znachorem. I trochę tak to będzie. To, to też się z tym zgadzam. A jeśli chodzi o, no nie wiem, było zwichnięcie, powiedzmy, mhm. tak? I mamy niestabilność stawu, tak nie wiem, minęło te 6 miesięcy i to nie wiem, kolano na przykład dalej ucieka, no ale ktoś nie chce, się, nie chce się operować, no boi się tej operacji, to co wtedy się dzieje z takimi stawami, które są, funkcjonujemy z niestabilnymi stawami? No, tak naprawdę inne tkanki dookoła zaczynają się mocniej uszkadzać. Jak mhm. powiedziałeś, no to są łękotki, one zaczną po prostu pękać zaczną być jakieś uszkodzenia, które zaczną jeszcze bardziej boleć, albo będziemy z tej nogi uciekać, utykać, będziemy sobie jakoś przeciążać, albo nie będziemy nie będzie możliwe, żebyśmy robili to, co chcemy, nie wiem, grać mhm. piłkę nożną, czy bawić się nawet z dzieckiem na ziemi, bo jakoś będziemy się asokuracyjnie balić na, na to nawet klęknąć, czy kusnąć z tą nogą. Po mhm. co? Nie? Czyli ja rozumiem, że proces rehabilitacji po operacji klona jest dla pacjentów troszkę jakby przerażający, bo trwa to rok, a to jest tylko rok w ciągu życia. A mhm. potem większość tych jednak, tych dobrze przeprowadzonych rehabilitacji od samego początku, od samego dnia po, po operacji, wychodzi całkiem dobrze. E, oczywiście, no zawsze są komplikacje i rehabilitacja mhm. też nie jest zarodynkowa, że zawsze się udaje. E, I te rzeczy, no to, ale to jest realne i raczej powinniśmy ludziom mówić, że to jest dla nich dobre, że to im mhm. usprawni jakby funkcjonowanie, a nie utrudni tę operację. No. Czyli no, mogą się nam te stawy jeszcze bardziej uszkadzać, tak. e, dochodzi do szybszego procesu zwyrodnienia tych stawów, no tak. i jeszcze jakieś kompensacje się mogą pojawiać, gdzie Przeważnie jak masz kolano oprawę uszkodzone, no to taką częstą, oczywiście nie, też nie zawsze lewe biodro, nie? Mhm. bo jednak więcej będzie uszkodzone. z kręgosłupem, to też na stawy tak. kończyn dolnych możesz się to przyłożyć Tak, też. tak. E, dobrze, to jeśli już jest ta, ta operacja, mm, to wspomniałeś o tym, że przygotowanie ile trwa? No, tak średnio, i jakbyś zalecił, ile czasu wcześniej się spotkać z fizjoterapeutą, ustalić plan, no nie wiem, operacja jest tam za, Pół roku, tak, no bo różne różnie się czeka, no powiedzmy, za pół roku. Tak. Kiedy, kiedy rozpocząć tą, ten przygotowanie jak, do tej operacji, bo, 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 bo no... jeśli dobrze przygotujemy do operacji, to czas powrotu po już takiej operacji jest dużo, tak. dużo szybszy. Czyli okej, okay, mamy pół roku, to w ogóle jest sytuacja idealna, tak. uważam, tak? Bo jakby masz ten czas i możesz jakby hmm. dysponować, i to już nie jest taka rehabilitacja, trochę też przestrzegam jakby wszystkich, że. Bo takie snmz trochę może taka być widoczne, że to codziennie spotykamy się z fizjoterapeutą przez pół roku, bo to mhm. kosztowo jest jakiś kosmos i też jest to niepotrzebne, że to powiedzieć. Więc jak w ogóle jak spotkasz na początku się raz w tygodniu, to w ogóle będzie super, im bliżej operacji, tym więcej będziesz umiał też jako pacjent zrobić samodzielnie. I, samodzielnie tak, tak. Pójdziesz i to jest Twoje zdrowie, jak to mówię, mhm. tak? to my jesteśmy tylko takim wskaźnikiem, takim jakby pokazywaczem, robisz to, robisz to, idziesz sam i robisz, tak naprawdę, bo to jest Twoje zdrowie. To pół roku jest super, a ten minimalny czas, uważam, tak żeby jasno to powiedzieć, to jest takie 6 tygodni. Nie? Mhm. To jak 6 tygodni robisz mocno jakby intensywną rehabilitację, to i tak w miarę się przygotujesz, ale pół roku to w ogóle jest super, bo gdyby każdy się przygotował do operacji i zobaczył, czy ona pomogła, czy nie, to co powiedzieć, bardzo ważne. Każdy, kto przechodzi prerehabilitację, czyli przygotowanie do operacji, szybciej kończy rehabilitację, ona jest łatwiejsza, szybsza i dla pacjenta, mhm. i dla terapeuty. I pacjent po operacji staje się szybciej sprawny, czyli może szybciej wrócić a, do pracy, do dzieci, do domowych mhm. obowiązków, bo to jest mega ważne. Czyli może szybciej, szybciej wejść do samochodu i też zna ćwiczenia, tak? zna rzeczy, tak. które będzie robił, bo to się troszeczkę będzie powtarzało. Tak? Czyli ten pierwszy okres fizjoterapii takiej przeciwbólowej będzie bardzo podobny, jakby tuż po urazie i tuż po operacji. No bo powiedzmy, że operacja to drugi, drugi uraz. Mhm. Więc tak, to, to są bardzo ważne rzeczy. To co jeszcze tak sobie pomyślałem, o czym, o czym nie powiedzieliśmy, bo, bo są różni pacjenci, oczywiście młodsi, starsi i, i każdego może czekać kiedyś operacja, to, bo różne rzeczy się w życiu mogą zdarzyć mhm. i samo to przygotowanie do operacji jest nie tylko ważne pod kątem nie wiem, stawu, który mamy mieć tak. naprawiony, tylko też no, są osoby, które właśnie są obciążone, nie wiem, mają problemy kardiologiczne, otyłość, inne różne i Sama operacja często może być dużym, skomplikowanym, obciążającym zabiegiem. Jeśli, te osoba, jeśli osoba podejmuje aktywność fizyczną związaną z tą, z tą rehabilitacją, to też jest mniej powikłan w czasie samej operacji. A nawet niektóre operacje, takim przykładem może być wymiana stawu kolanowego, nie będzie przeprowadzona, dopóki pacjent już ma otyłość, dopóki nie schudnie i tego BMI nie będzie odpowiednie, no bo wiemy o tym na przykład, że. Te operacje później są albo z komplikacją, jak powiedziałeś, albo proces rehabilitacji po nie daje satysfakcjonujących efektów, więc mhm. trochę lekarz, czy ogólnie medycyna nie chce tego robić, bo pacjent jest gorszy po operacji niż przed operacją. No, to jest bez sensu, a niektórzy nawet lekarze mówią o tym, że nie zoperują dopóki nie przestaniesz palić. Tak. Bo nikotyna z, jakby robi Bardzo... problem z gojeniem. Powiedział, no, mhm. Ja pana zoperuję, proces gojenia będzie utrudniony, pan będzie nieszczęśliwy, to, to jest bez sensu, no to Pan przestanie palić, zadba trochę o zdrowie, ja Pana superuję i wtedy to będzie ok I to tylko wychodzą same plusy nie z tego tematu, czyli trochę się odchudzi, BMI mu spadnie, a może i przestanie palić. Tak, jak popatrzymy sobie na badania, to tam w rekomendacjach jest bardzo mocno podkreślona tak. ten, ten, ta, ta nikotyna, że bardzo e, duża różnica jest później w powrocie do, tak. e, do sprawności, bo ten proces, tak jak powiedziałeś, proces gojenia jest Znacznie dłuższy. A znowu nikotina działa dobrze na przeciwbólowo. Nie, no to ale nie Niedobrze. Są lepsze rzeczy niż nikotyna przeciwbólowa. <laughs> no na pewno. <laughs> mm, o marihuanie medycznej nie, nie, nie mówimy, nie? Nie, nie. <laughs> nie znam się kompletnie. <laughs> Dobra. E, Michał, dzięki. E, ostatnie pytanie, które zadaję mhm. wielu gościom. Jaka jest Twoja recepta Naru? Bo jeszcze, jeszcze nie porozmawialiśmy, e, czym, jak, jak Ty dbasz o siebie, Jeżeli ale, ja ale, ale robię, taka, no? taka Twoja recepta, i którą też może dajesz pacjentom? Wiele sportów naraz. Nie jeden sport, nie zamykać się. Jeżeli dzisiaj chodzisz tylko na jogę, to teraz idź na siłownię. No jak ktoś gdzieś... nie ma czasu. To, to jest super, bo możesz w biurze, bo możesz wyjść na pół godziny spaceru. To, czyli to jest podcast ten, 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 ten rowerek biurowy. Ten 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 na ruch, tak. Rowerek biurowy. E, tak, rowerek biurowy to jest super, ale nawet te pół godziny spaceru dziennie mhm. e, niweluje, zabiera nam pracę. Jeżeli chcecie chodzić do terapeutów i nie chcecie dać nam zarobić, to pół godziny dziennie spaceru powinno nas wyłączyć z możliwości zarobkowania. <głos> <głos> Michał, dzięki bardzo. Dzięki. I przypominam wszystkim, że podcast w co drugą środę o godzinie 12.00. Także zapraszam do komentowania. E, powiedzcie, co myślicie w ogóle o recepcie Ope na ruch? Czy, czy się, operować czy, czy się, czy się operować, czy się nie operować? Tutaj mogą być dyskusje, pewnie. Tak jak jest. się trafimy na pacjentów, których czeka operacja, tak, to mogą tak, ze sobą podyskutować. Tak jest. A najlepiej, żeby się nie było sytuacji, w której musimy się operować. Tak jest. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Dzięki.